Hej ludziska, w kolejnym przeglądzie tygodnia. Dzisiaj dosyć ciekawe informacje, bowiem do sklepu trafiło nowe, nieskończone narzędzie, jakiego jeszcze do tej pory nie widzieliście. Mowa tutaj o nowym przedmiocie do łowienia ryb. No ale bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Jeżeli chodzi o ten przedmiot, jest to Infinite Fishing Lure, potrzebny do łowienia ryb. Jego kończący się koledzy mają różne wartości Fishing Powera. Oczywiście warto go mieć jak najwięcej. Wartości są różne, na przykład 50, 75 i największa plus 100. Nowy lure ma właśnie plus 100, co sprawia, że naprawdę warto go kupić, tym bardziej, że swoje lurki potrafią kosztować w większej ilości. Cena tego lura to 800 gemów. Kolejny nowy przedmiot to wędka. Jest ona naprawdę ładna, jade techowa. Jeżeli ktoś lubi te klimaty, dodatkowo lubi jak ja łowić ryby w Guild Warsie, może to być dla niego naprawdę ciekawa propozycja. Cena tej wędki to 600 gemów, nie jest za duża, tym bardziej, że tak naprawdę wyfarmić te pieniądze nie jest tak trudno w dzisiejszych czasach, a jeżeli ktoś bardzo chce mieć dosyć ciekawy i ładny, a co najważniejsze dla niektórych świecący się skin, myślę, że jade techowa wędka jest specjalnie dla niego. Ostatni z nowych przedmiotów to skiff. Tak samo jak wędka w wersji jade techowej i wygląda naprawdę ładnie. Tym bardziej, że kolory, które można mu dać, delikatnie się rozchodzą po łodzi, co jest bardzo przyjemne dla oka. Nie mówię tu już o pracującym silniku, czy ciekawych płozach bocznych lub mniejszych silnikach. No, zwał jak zwał. Jest to naprawdę ciekawy skin za 1600 gemów. Jeżeli kogoś stać, a nie ma żadnego skina do łodzi, myślę, że to może być naprawdę ciekawa opcja. To tyle, jeżeli chodzi o informacje dotyczące nowych przedmiotów w sklepie. Właśnie teraz na ekranie widzicie pozostałe przedmioty, których nie omówiłem, bo mimo wszystko jest ich za dużo. Może jakiś Wam się jeszcze spodoba. Co ciekawe, z innych informacji został zapowiedziany już drugi epizod sezonu pierwszego, który, i to bardzo fajna informacja, wyśle nas do starego Lion's Arch przed wojną. Jest to bardzo wyczekiwany moment przeze mnie, jak i pewnie masę innych graczy, głównie starszych stażem, którzy tęsknią za starym LA. Aktualizacja wejdzie na serwery 24 maja. Prócz Living Worldu dostaniemy także kolejny Challenge Mode, Strike Missy oraz, to równie ciekawe, nowy wariant broni legendarnych trzeciej generacji, stylizowany na pierwszym smoku Zajtanie. Nowości naprawdę przyjemne i myślę, że dla niektórych zagrzewające do grania dalej czy powrotu do gry z powodu sentymentu starym LA. Ja zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeżeli dalej tego nie robicie, bo więcej osób ogląda mnie bez subskrypcji niż z nią. Was to nic nie kosztuje, a mi pozwala dalej się rozwijać. Zachęcam Was do komentowania, czy czekacie na stary, nowy Lion's Arch oraz jaki wariant broni legendarnych zamierzacie zrobić. Oczywiście rzućcie łapkę w górę, dzwoneczkiem, jeżeli chcecie. Mówi do Was Sizu, hej.